Jednym z ważniejszych elementów programu Pracownicze Plany Kapitałowe jest portal. Ustawy o PPK jeszcze nie ma. Pytanie, na jakim etapie jest portal PPK? Polski Fundusz Rozwoju opracowuje aktualnie koncepcję i projekt funkcjonowania tego portalu. Można powiedzieć, że na etapie zaawansowanych prac koncepcyjnych. Do czego będzie służył ten portal? Portal będzie miejscem spotkań pracodawców i pracowników. I jedni, i drudzy otrzymają na portalu informacje o swoich prawach, przywilejach, obowiązkach, o tym, czym będą pracownicze plany kapitałowe, czym będą na etapie zakładania i jakie perspektywy, jakie korzyści będą z tych pracowniczych planów kapitałowych mieli zarówno zatrudniający, jak i zatrudnieni. Ustawa przewiduje, że to właśnie przedsiębiorcy będą wybierali instytucję, która będzie prowadziła pracowniczy plan kapitałowy w danej firmie. W jaki sposób portal będzie pomagał przedsiębiorcom w dokonaniu tego wyboru? Portal będzie prezentował instytucje, które będą uprawnione do akumulowania kapitału, do zbierania składek pracowników, pracowniczych i znajdą się tam te instytucje, które po pierwsze będą spełniać warunki, po drugie będą chciały prowadzić taki proces. W jaki sposób będzie pomagał? Będzie tłumaczył, będzie odpowiadał na zapytania, będzie funkcjonował proaktywnie z pracodawcą, który będzie miał różnego rodzaju kwestie do wyjaśnienia. Ponadto będzie prezentował ofertę w sposób obiektywny. Będzie można porównać koszty zarządzania, będzie można porównać te kwestie, które nie budzą żadnych wątpliwości i w żaden sposób nie będzie sugerował pracodawcy wyboru. To będzie całkowicie autonomiczna decyzja pracodawcy, jak i strony społecznej w jego zakładzie, czyli związków zawodowych, ewentualnie wybranego zespołu pracowników. Ale czy za pośrednictwem portalu instytucje, które będą chciały prowadzić tego typu programy w różnych firmach, będą się mogły z tymi firmami kontaktować? To znaczy, tutaj będą przecież te instytucje konkurowały między sobą. Każdy będzie chciał wypaść jak najlepiej, więc czy będą mogły wykorzystać portal do tego, żeby się zaprezentować w jak najlepszy sposób? Instytucje, które będą zamierzały zbierać środki w ramach pracowniczych planów kapitałowych, będą mogły zaprezentować w sposób obiektywny ofertę, ale nie będzie tego można w żaden inny sposób różnicować niż w oparciu o kilka rzeczywiście obiektywnych elementów. Poziom kosztów, wielkość kapitałów własnych. No, coś takiego, co w żaden sposób nie będzie podważało wiarygodności bądź też w sposób niezbyt obiektywny prezentowało instytucję finansową. Natomiast pracodawca będzie mógł, znajdując na portalu logotyp instytucji, którą wybierze, bądź która zostanie mu polecona przez jakiegoś niezależnego doradcę, biuro księgowe, rachunkowe, brokera, będzie mógł na takim portalu po prostu klikając przejść w obszar informatyczny instytucji finansowej i tam dokonać wszelkich czynności związanych z rejestracją programu. Nie ma takiej możliwości, żeby jakaś instytucja oferowała PPK, nie będąc na portalu? Nie ma. Nie. Żeby funkcjonować w obszarze pracowniczych planów kapitałowych, należy być autoryzowanym przez portal. Czym się będzie różnił portal PPK od tych portali, które potocznie nazywamy w ten sposób? Nazwa portal PPK użyta w ustawie jest trochę skrótem. Skrótem, można powiedzieć, myślowym, bo myśląc o portalu, wydaje nam się, że będziemy mieli do czynienia ze stroną internetową. Natomiast portal PPK będzie oprócz tego instytucją odpowiedzialną za cały proces. W ramach portalu spodziewamy się mieć możliwość prowadzenia różnego rodzaju szkoleń, dbałości o prawidłowość przekazywanej informacji, o to, żeby uniknąć nieporozumień, błędów, wszelkich kwestii, które potencjalnie mogłyby wskazywać na potrzebę dodatkowej informacji, czyli będziemy mogli tam, będziemy mieli do czynienia z osobami, które będą odpowiadały za szkolenia, będziemy mieli infolinię, która będzie odpowiadała na pytania, które się gdzieś będą pojawiać. Mówimy tutaj o ponad 2 milionach zatrudniających i mówimy o prawie 12 milionach osób pracujących, zatrudnionych, które będą miały możliwość przystąpienia do
pracowniczego planu kapitałowego. Proszę mieć świadomość, że pracownicze plany kapitałowe z jednej strony będą dotykać największych pracodawców polskich, którzy zatrudniają kilkadziesiąt tysięcy pracowników, ale i każdego z naszych codziennych usługodawców, naszych fryzjerów, naszych znajomych prowadzących małą gastronomię, pralnie chemiczne, wszędzie tam, gdzie istnieje relacja między zatrudniającym, między pracodawcą a zatrudnionym, tam wejdzie pracowniczy plan kapitałowy. I to wszystko dotykać będzie naszych obywateli, jak również wszystkich innych pracujących na terenie Polski obcokrajowców, od których odprowadzana będzie składka emerytalna i rentowa za mniej więcej rok. No dobrze, to w takim razie ile osób będzie pracowało na rzecz portalu? Myślę, że na rzecz portalu będzie pracowało dokładnie tyle, ile będzie potrzeba. Nie będziemy mieli tam nikogo, kto nie będzie potrzebny do funkcjonowania. A na to pytanie trudno mi w tej chwili odpowiedzieć, ponieważ będziemy korzystać z niektórych procesów w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju. Będziemy również wykorzystywać te zasoby, które gdzieś na rynku funkcjonują. Jeżeli będziemy patrzeć na portal z perspektywy na przykład infolinii, to możemy tutaj mówić o kilkudziesięciu lub nawet stu osobach, które będą pracowały w bezpośredniej informacji. Natomiast w samym portalu jako centrum informacji myślę, że około kilkudziesięciu.